Cześć, witajcie. Dzisiaj wam pokazuję, jak to 60 pracuje właśnie z takim oto zestawem, z takim siewniczkiem. Ktoś tam gadał, że po prostu, że jestem podstawionym rolnikiem, że firma Gromarz dla mnie płaci. Nie, kochani, to właśnie kupiłem sobie taki siewnik, bo chcę normalnie siać. Chcę po prostu ładnie uprawiać tą glebę. Fajnie redlice wchodzą. Widzicie, tu mamy orkę na razówkę. Strasznie dużo jeszcze resztek jakichś pożniwnych i tak dalej. A te redlice sobie świetnie z tym radzą. Ładnie zagarnięte ziarno przez zagarniacze. Ogólnie jest kilka minusów w tym siewniku, ale ogólnie jest więcej plusów niż minusów. W porównaniu z tym, wcześniej miałem Nordsteda 3-metrowego, to jest po prostu niebo a ziemia. No jak widzicie sobie, 60 powoli pryka, trzyma sobie normalnie ten siewnik. Siejemy dzisiaj akurat pszenżyto na tym kawałku. Już jest taki w sumie późna pora. Już wieczór, ale to już ostatni kawałek na dzisiaj. Albo ktoś zaraz powie pewnie, że pewnie nic tu nie ma. Pewnie pszenżyta już nie ma. No jak zobaczycie sobie, to jest pół pola zasianego już praktycznie. A tutaj mamy już pół skrzyni. Prawie cała była. Także jak widać, idzie praca, hektarów ubywa i z tego co widzicie, można zwykłą 60 ciągać taki siewnik, przynajmniej na moich glebach. Tutaj u góry mamy piasek, a tutaj mamy dosyć ciężką ziemię przy takich strugach. Czarna, ciężka ziemia. Musiałem dwa razy jeździć agregatem, żeby to jakokolwiek uprawić, bo strasznie to było, straszna gruda i straszna susza. Także czekajcie na następne filmiki. Postaram się zrobić filmik z nowego nabytku. Nie będzie to Agromarz, mogę pochwalić się, że to będzie firma Metalfach, a dokładnie zobaczycie, co to za sprzęcik. Także do zobaczenia, trzymajcie się i do następnego.